Sfera wiedzy jest to taka rzeczywistość, która jakoby dotyczy naszej współczesności, a polega to na tym, że żyjemy w świecie nasyconym wytworami, które powstały dzięki rozwojowi nauki. Chodzi tu mi o wszelkie możliwe gadżety technologiczne, począwszy od telefonu komórkowego, a na laptopie skończywszy, bez których właściwie sobie dzisiaj nie potrafimy wyobrazić ani świata, ani naszego życia. A zatem mówi się, że po raz pierwszy właściwie człowiek żyje w świecie, w którym ma bardzo ograniczoną możliwość dotarcia do tego, co można by określić mianem natury, a więc tej rzeczywistości nieskażonej działalnością ludzkiego rozumu. Ta kultura wiedzy właśnie to jest świat od początku do końca ludzki. No i to oczywiście, jak każdy kij, ma dwa końce. Koniec dobry to ten, że żyjemy w takim niby naszym świecie, czegokolwiek dotknę, dotykam siebie albo przedłużenia siebie, a koniec zły, no to właściwie, jeżeli coś na tym świecie nie pasuje, coś się dzieje nie tak jak trzeba, no to właściwie nie ma już na kogo zwalić odpowiedzialności za to, co się stało, bo to właśnie my, ludzie, jesteśmy początkiem, jak już mówiłem, i końcem tego świata. Sztuka jest w sytuacji dość dzisiaj trudnej, kiedy mówimy o kulturze wiedzy, a więc kiedy mówimy o świecie, w którym ta kultura wiedzy dominuje, to musimy pamiętać, że mówimy zarazem o świecie, w którym dominuje ideologia, nazwijmy to ideologia społeczeństwa konsumpcyjnego. A więc z jednej strony żyjemy w świecie nasyconym wytworami ludzkiego rozumu, a z drugiej strony żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym jako żywo rzadko zachowujemy się w sposób rozumny. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że za pieniądze, których nie mamy, kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy. A więc to jest ta rozumność nasza współczesna. I w tym wszystkim musi właśnie odnaleźć się sztuka współczesna, która szuka dla siebie miejsca. I tu sam, jakbyśmy sobie popatrzyli na to, co się w sztuce współczesnej dzieje, no to tu wydaje mi się dwie takie tendencje rzucają się w oczy. Pierwsza to jest taka, bym powiedział, orientacja współczesnej praktyki artystycznej na taką bolesną wierność naturze, a więc szukanie inspiracji, czy to w ziemi, mam tutaj na myśli sztukę ziemi, prawda, czy to szukanie inspiracji w przyrodzie, jakby pokazywanie, że te naturalne środki artystyczne, takie jak malarstwo, jak farba, jak płótno, jak kamień, jak dłuto, wciąż jeszcze mają rację bytu. A więc taka próba przywrócenia nam tego, co naturalne i tego, co kiedyś tworzyło naszą taką pierwotną rzeczywistość. I druga opcja, no to jest właśnie ta próba wykorzystywania z kolei tej całej technologii audiowizualnej, a więc próba właśnie wykorzystywania tych nowych możliwości technologicznych, projektowania ich w tę rzeczywistość artystyczną. I w ten sposób jakby pokazywania, że one również mogą być taką częścią tego świadectwa naszego ludzkiego losu. Gdybyśmy chcieli podsumować taki wizerunek człowieka, który się wyłania z tej sztuki współczesnej, to najczęściej jest to człowiek gdzieś samotny, prawda? To znaczy człowiek, który nie potrafi spotkać innych ludzi, a nawet kiedy ich spotyka, to nie potrafi jakoś stworzyć z nimi wspólnoty. Prawda? Kiedy sobie popatrzymy chociażby na instalację Mirosława Bałki, który teraz robi taką światową karierę, to ich takim wspólnym mianownikiem jest właśnie taka jakby bezdomność losu. Prawda? Tak bym to jakoś podsumował. Sztuka stała się trudna i ona jest trudna po dzień dzisiejszy. A jeśli sztuka jest trudna, to potrzebuje wsparcia ze strony interpretatorów, ze strony tłumaczy, którzy próbują towarzyszyć sztuce swoimi komentarzami, swoimi teoriami, którzy próbują jakby przekonać współczesnego człowieka, że w tym trudzie, jaki obecnie jest w obcowaniu ze sztuką, jest jakiś głęboki sens. To znaczy, że warto tak żyć, aby częścią tego naszego życia było także doświadczenie sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. Współczesne miasto skazane jest na to, że będzie miastem, w którym rządzą reguły kultury wiedzy. Jeżeli to ma być mądra kultura mądrej wiedzy, to ja bym powiedział tak. Dobrze byłoby, aby o wizualny kształt miasta, aby o przestrzenny kształt miasta miasto troszczyło się razem z artystami.
że ważne jest to, aby gospodarze miasta otwierali się na wrażliwość artystyczną, żeby pytali artystów, którzy rzeczywiście mają ten szczególny dar patrzenia przestrzennego na świat, aby pytali ich o takie rozwiązania, które będą czyniły, że Lublin będzie jeszcze piękniejszy, jeszcze lepszy w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu. Zresztą coś Lublin ma w sobie, że chyba ten duch sztuki jest jakoś w nim obecny, więc wydaje mi się, że jeśli to dalej pójdzie w tym kierunku, to po prostu będzie dobrze.